Jesteśmy w Zakopcu, no i musimy pójść na Gubałówkę, a że rok temu jak tu byliśmy, to nagraliśmy parę pozycji, sprawdziliśmy jedzenie na Gubałówce. Chciałbym się temu przyjrzeć jeszcze raz, bo pamiętam, że było okropnie, po prostu tandeta na maksa. Ja tam zamówiłem hamburgera, zamówiłem zapiekankę i hot doga. Hot dog był, pamiętam, niejadalny, parówa w nim, no było coś niesamowitego, to tak jakbyście jedli po prostu, jakbyś pasztę to winął w jakieś takie coś, w taką osłonkę. Masakra, obrzydlistwo. Burger z Radomia w porównaniu do tego, który serwowali tutaj rok temu. Miód, malinka. Przyszliśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, czy coś się poprawiło, czy wręcz przeciwnie, czy tylko podrożało i nadal serwują takie samo dziadostwo. Idziemy tam. W ogóle, stary, sprawdzałem opinię, 1,5 gwiazdki na 500 opinii. To jest mocna sobie... średnia. Średnia jest fenomenalna. Ludzie są wkurwieni wręcz, bym powiedział, na ten bar, bo opinie są straszne. Tutaj nawet dla klientów, wiesz, jesteś klientem, to tak czy siak musisz płacić za toaletę. Podobno 4 zł. Tu mamy żurek i bigos, pani ma to w takich podgrzewaczach. Jest też grzaniec, to samo co zawsze w sumie. Chodźmy zamówić te 3 pozycje, te same co rok temu. Prosiłbym hamburgera, zapiekankę i hot dogi są? Z parówką nie ma. Dobra. Wydaje mi się, że się zmieniło menu chyba. Nie ma już hot doga z parówką. Może jakoś wpłynęliśmy na to. A z czym jest? Kiełbasą. Na burgera jeszcze czekamy. Dostałem już moją zapiekankę i hot doga. Ceny się nie zmieniły. 15 zł zapiekanka, 12 zł hot dog. Oglądałem dzisiaj ten film nasz z zeszłego roku i mam wrażenie, że tam było trochę mniej sera. Okej. Okay. Ale ciekaw jestem, co jest pod spodem. Czy to jest nadal makrówka, wiesz co chodzi? Hurtownia. To jest nadal gotowy blat, według mnie, z hurtowni. Albo w ogóle i nawet gotowa zapiekanka, tak naprawdę. Gotowy produkt do odpieku. Ale wygląda to lepiej niż rok temu. Tamta była mega podła i to było widać, że to jest w ogóle jakiś taki najtańszy blat rzucony na tą zapiekankę. Wygląda troszeczkę lepiej. Cena się nie zmieniła, więc jakby... czyżby jakaś poprawa tutaj? Słuchajcie, według mnie to jest najprostsza zapiekanka, prawdopodobnie taka, jaką można kupić sobie w Biedronce. Ona też trochę podobnie wygląda. Ja tej z Biedronki nigdy nie jadłem, właśnie to jest trochę mój błąd. Ale poprawiło się moim zdaniem. Jest więcej sera, czuć jakieś tam pieczarki. To jest nadal taka zapiekanka, no ja wiem, 5-6 na 10, nie? No taka zwykła zapiekanka z budy, ale właśnie z takiej budy typowo, która sprzedaje gotowce. Nie z budy, nie wiem, jak Lucy, nie... Nie wiem, czy Biłgoraj można nazwać budą? No poniekąd tak, no trochę taka budka na dworcu w Biłgoraju. Nie jest to zapiekanka wysokich lotów, ale poprawiło się na tyle, że za 15 zł będąc tutaj głodnym, nie wiem, po wjeździe albo po wejściu na piechotę, to już jak wolicie, nie byłoby aż takiego zgrzytu za 15-taka. Rok temu dostaliśmy takie, za przeproszeniem, gówno, że byliśmy w szoku. Jest lepiej, trzeba to powiedzieć. Poprawili się. Ktoś sobie chyba wziął to do serca, stary. Jest lepiej, cena jest ta sama. Propsik. Dobra, przejdźmy do tego, czego się trochę obawiam. Jest ciężko, ta buła jest tak sucha. Jest mega wysuszona, stary. Rzeczywiście to jest coś w rodzaju jakiejś chyba właśnie parówki, która będzie tutaj się starała udawać kiełbaskę. Bo pachnie takim kiełbasianym czymś. W środku ketchup i musztarda, jakby niczego więcej tutaj nie znajdziemy. Cena również ta sama co rok temu. Ciekawe. Ja w ogóle rok temu jak go dostałem, to pamiętam, że byłem, znaczy nie tyle co w szoku, ale mówiłem o tym, że myślałem, że to będzie właśnie taka bułka jak w Ikei, a dali nam zwykłego Francuza jak ze stacji. Teraz to zmienili na bułkę jak z Ikei trochę. Widzę już burgera ogólnie, bo przed chwilą po niego byłem. To jest wszystko zmienione. W porównaniu do naszej ostatniej wizyty i tego, jak troszeczkę ich zjechaliśmy, można powiedzieć, jest wszystko zmienione tutaj. Lepsza jest ta parówka, dużo lepsza, nie jest takim glutem, najtańszą parówą. My to porównywaliśmy chyba wtedy do tych parówek takich pomarańczowych czy żółtych z Biedronki. Najniższa liga parówkowa, wiesz o co chodzi? Glut po prostu. Wiadomo, że to nie jest jakaś najlepsza kiełbasa, o której możecie sobie pomyśleć, ale to jest w końcu jadalne. Taki kamano ze stacji trochę, taka parówa, nie? Nie jest to moje ulubione, ale jest na pewno poprawa, jest po prostu lepiej. Umówmy się, czy ta zapiekanka, czy ten hot dog, to nadal, no ja bym nie powiedział komuś, że przyjdź sobie tu na tą zapiekankę, no nie. Na hot doga też nie, ale liczy się to, że jest poprawa. Nadal to jest raczej słabe jedzenie, ale jest poprawa, więc cieszę się z tego bardzo po prostu. No i teraz słuchajcie, to są jaja. Rok temu za burgera płaciłem tutaj 15 zł. Teraz mamy coś takiego, ale już nie za 15 zł. Tamtego chyba w ogóle całkiem wycofali, bo zwykły najtańszy burger właśnie wygląda tak. Jest to taki zestaw za 34 zł z frytkami,
No i burgerem. Mięso wygląda zupełnie inaczej niż to, co mieliśmy rok temu. Myślę, że jakościowo i smakowo, jeśli chodzi o tego kotleta, będziemy się tutaj zbliżać do poziomu takiego burgera z jarmarku w Krakowie, jak jedliśmy ostatnio, do poziomu burgerów ze sklepu na Łodygowej 2-4 w Warszawie. To są te takie kotlety, mi się wydaje, gotowe, które można po prostu normalnie kupić. Nie wiem, czy są mrożone, podejrzewam, że tak, ale one ogólnie nie są złe. No wiadomo, tu jest 34 zł, więc trochę grymasik, ale jak za takiego burgera czasami udaje się nam zapłacić, nie wiem, 16-17, to grymasu nie ma. Po prostu zwykłe mrożone frytki, nie walą olejem, nie są przesolone, nie wiem, nie są skapceniałe, nie ma się tutaj na siłę czego doszukiwać. Zwykłe, normalne frytki. Nie wiem, czy to było robione w mikrofali, mówię o bułce. Chyba nie, bo ma takie tutaj ślady po tostowaniu, coś takiego, ale jest to bułka niskiej jakości. To jest taka sklepowa bułka, po prostu z torebki, jak możecie sobie kupić. Ona już jest twarda po prostu. Dobra, słuchaj ty, wygląda całkiem obiecująco, no w porównaniu do tego, co rok temu. Normalny burger w porównaniu do tamtego, nie? To jest dokładnie ten sam kotlet, o którym mówiłem. Ja mam czasami styczność z tymi kotletami, przyznaję się. Bywa, że jadam. Dużo sałaty, jest cebulka czerwona, tutaj i tutaj. Jest sporo pomidora, ogórka. Gruby jest ten kotlet, ogólnie. Jakby wymienili tą bułkę na lepszą, po prostu dogadali się z jakąś piekarnią albo kupili gotowe bułki tylko z piekarni, a nie z marketu, z tych folii, to naprawdę ten burger by dużo zyskał. I po tym filmie z chęcią przyjadę tu za rok sprawdzić, czy ta bułka się zmieniła, stary, bo jestem w szoku dzisiaj. Jest lepiej, wiadomo, to już jest pozycja bardziej obiadowa tutaj, tak? No, nie jest to taki typowy fast foodzik do 15 zł, żeby sobie złapać i zjeść jak zapiekanka i hot dog. To jest droższe, 34 zł. W tej chwili w żadnej burgerowni nie zjemy burgera za 34 zł z frytkami. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko. Nie jest złe to mięso, tylko ta buła jest do wyrzucenia. Bo jest papier, wiesz, co chodzi. Czuję naprawdę ewidentną poprawę tutaj. To wszystko jest zjadliwe teraz. To jest to samo mięso, co na Łodygowej według mnie. To są pewnie jakieś gotowe burgery z makro. Tylko nie te najtańsze, no bo jednak czujesz, że jesz mięcho. Jest całkiem git. Prowadziłem was na początku w błąd, bo powiedziałem, że toaleta nawet dla klientów kosztuje 4 zł. No nie, teraz toaleta nawet dla klientów kosztuje 5 zł. To jest akurat totalne zdzierstwo, nie? Słabe zagranie, jednak taki przywilej w ogóle, o czym my mówimy. Toaleta, no robienie jest... Toaleta. Idę zamówić z ciekawości jeszcze pizzę, bo widziałem, że jest. Wezmę margaritę najtańszą. Ostatnio sporo testujemy margarit, gdzie nie jesteśmy, to jemy tak naprawdę pizzę. Zobaczmy, nigdy tu pizzy nie jadłem. Fajnie, no bo ta wkładka warzywna tutaj jest rzeczywiście ze świeżych warzyw. Mięso nie jest najgorszej jakości, to rzeczywiście jest półka wyżej niż taki kotlet mom. Dużo więcej pieczarek mogłoby tutaj dla mnie być w tej zapiekance. Sera jest dosyć sporo. Myślę, że jak najbardziej do zjedzenia czegoś ciepłego taka zapiekanka będzie ok, ale tak jak mówiłeś, to nie będzie nic takiego, nad czym będziesz się rozczulał i jakoś specjalnie to wspominał. Jakoś tak na hot dogi z obrzydzeniem patrzę. Jakość tej kiełbaski, parówki rzeczywiście została tutaj podniesiona, no ale ten środeczek nadal bida. Mam już placka, 25 zł taka margarita i tak jak widzicie została ozdobiona rukolą. Wolałbym tutaj bazylię, no ale dobra, wyboru nie było, nie wiedziałem w zasadzie na co się pisze zamawiając tego placka, pizzę. Jest to dosyć duża pizza, ogólnie ostatnio na jakichś food hallach płaciliśmy, kurczę, żeby teraz nie skłamać, coś blisko 40 zł za margaritę. Tutaj mamy 8 kawałków i to nie tak takich małych wcale. Warstwa sera jest ogromna. Mam takie lekkie podejrzenia, że jest to robione pod nas, ale obsługa, w zasadzie jedna pani, która tam była, nie dawała po sobie poznać, że nas zna, nie zagadywała do nas. Nie wiem. Ciasto nie jest jakieś cieniutkie, ale to też nie jest grube, puszyste ciasto. Sos słodki, ewidentnie czuć ten cukier tutaj. Wyczuwam jeszcze tutaj dosyć mocno taki aromat przypominający pieczywo czosnkowe. Po prostu jest tutaj czosnek albo oliwa czosnkowa, bo ta pizza też jest dosyć tłusta. Jest tutaj normalna mozzarella. Nie czuć, żeby się jadło jakieś seropodobne, nie wiadomo co. To ciasto jest troszeczkę zapapierowe, jakby powinno być bardziej delikatne moim zdaniem. Jest trochę bułkowate, ale ogólnie taka pizza za 25 zł dobra cena, uważam. Największy mankament tutaj to jest właśnie to ciasto. Brzegi już są mega bułkowate. Przydałby się tu jakiś sosik do pomaczania ich po prostu, jeśli macie ochotę je jeść. Ja zazwyczaj brzegi jem, jeśli są dobre. Przychodząc tutaj po zwiedzaniu, po wędrówce, czy nie wiem, nawet po spacerze tutaj tym pasażem na Gubałówce z tamtej strony, dostajecie taką pizzę za 25 zł i wydaje mi się, że nie będziecie jakoś mocno narzekać. To nie jest też pizzeria, wiecie o co chodzi. Uważam, że jest całkiem nieźle. Zaskoczony, naprawdę. Myślałem, że będzie totalna klapa, a jednak da się w tym miejscu znaleźć plusy. Dużo sera,
taka dosyć słodziutka, chyba ten sos pomidorowy jest słodziutki. Jak najbardziej do zjedzenia. Cieniutkie ciasto, gruba pierzynka sera, no powiem ci za ile? 24? 25. 25 zł? Myślę, że do ponowienia. Ua, deszcz, wichura, dla mnie spoko. Jedynie bardziej bym może popracował tutaj nad wypieczeniem tej pizzy, bo no zobacz, u mnie jest taka bladziutka, no i te boki są takie kruchutkie. To jest w ogóle taki spód i ciasto takie bardziej chlebowe, bym powiedział. Nie wygląda to jak takie tradycyjne ciasto do pizzy. Przez to ciasto mam takie wrażenie, jakbym pizzę zamówił w piekarni. Ja lubię takie placki. Jak za 25 zł naprawdę, jeśli chciałbym tutaj coś zjeść, to wydaje mi się ta pizza najbardziej rozsądnym takim posiłkiem. Ta pizza jest po prostu bezpieczniejszym wyborem. No i ku temu bym się tutaj skłaniał.